Zrozumieć, wesprzeć i wyjść naprzeciw problemom, z jakimi spotykają się dzieci z niepełnosprawnością, nie jest proste nawet dla rodziców. Dlatego w trakcie wakacji w Karlińskim Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia warsztatowe w ramach programu Letnia Kraina Radości. Dwa razy w tygodniu dzieci i młodzież w różnym wieku spotykają się na zajęciach rozwijających ich wyobraźnię. Naszą ideą było takie dzisiaj zachęcenie rodziców do takiej wspólnej integracji z dziećmi, żeby przyjrzeli się rodzice lepiej naszym zajęciom, żeby mogli pobyć trochę wspólnie z dziećmi. Dzisiejsze prace dzieci wykonały wspólnie z rodzicami. Robimy tłuszka, maguję sobie tutaj, a to lubię. Malowałam siebie. I jaką siebie namalowałaś? Mamę i tatę. Motylek. A w jaki sposób zrobiłaś tego motylka? Pokolorowałaś go, czy wycięłaś? Jak to wyglądało? Pomalowałam na wszystkie kolory. Po zajęciach artystycznych odbyło się spotkanie z rodzicami, na którym podsumowano dotychczasową miesięczną pracę z dziećmi. Żeby rodzice zobaczyli, że ich dzieci, bo są to głównie dzieci niepełnosprawne, potrafią coś zrobić, tak? Że mają fajne poczucie własnej wartości, że potrafią współpracować w grupie, że po prostu no, dzieci są radosne, tak, z racji tego, że tutaj przychodzą, że coś robią fajnego razem z nami, że mogą się tymi wytworami pochwalić, że są zauważalne. Potrafią odnaleźć się w grupie. Każdy z nich ma swoją mocną stronę. Na pewno jest to jakaś taka właśnie fajna odskocznia od tej codzienności dla dzieci, jakieś takie fajne zajęcie, choćby właśnie w taki dzień jak dzisiaj. Na przykład moje dzieci to bardzo lubią właśnie takie artystyczne, tą art terapię, takie malowanie, wyklejanie, także one chętnie i bardzo są zadowolone. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Stonoga we współpracy z Fundacją PZU. Zajęcia potrwają do końca wakacji. Pięknie, Starbek. Tu jest klej.